Cóż, Kamil, witamy w Piaście. Takie mam dziwne wrażenie, że to już było grane. Natomiast jak ty się czujesz, co dla ciebie otacza teraz ten kolejny transfer do Piasta Gliwice? Jestem bardzo szczęśliwy, no, że wiadomo, sytuacja ostatnimi czasy moja nie była łatwa, dlatego cieszę się, że udało się to załatwić tak powiedzmy sprawnie i finalnie mogłem podpisać kontrakt z Piastem. Jak to jest wrócić, to pytanie chyba też już padało, więc jak to jest wrócić po raz drugi? No tak chyba nie do końca się dociera do mnie. Powolutku gdzieś tam się oswajając myślą, no na pewno jestem bardzo szczęśliwy. Wracając do twoich wywiadów, to podkreślałeś, że Piast jest twoim pierwszym wyborem. Co dla ciebie oznacza Piast, jaką to ma wartość? Znaczy, moją historię wszyscy znają, byłem tutaj dwa razy, byłem po w lepszych momentach, gorszych, ale zawsze miałem dobre wspomnienia, super relacje z ludźmi w klubie i no, zawsze było moje marzenie tutaj wrócić. Gdzieś tam wiadomo, jestem utożsamiony ze Śląskiem, także moim priorytetem był powrót tutaj. Jakie argumenty za tym przeważały? Bo wiadomo, że opuszczałeś ostatni raz Piasta jako król Szelców. I jakie z tobą się łączą wspomnienia, jeżeli chodzi o Piastę? Mam bardzo dobre wspomnienie, no umówmy się, no gdzieś tam zrobiłem Króla Strzelców, miałem fajny okres, ludzie gdzieś tam doceniali to, także to tam zostaje zawsze w sercu, w głowie i te argumenty sprawiły za tym, że dzisiaj z powrotem jestem tutaj. Gdzieś mierzyłeś się tak, że grałeś przeciwko Piastowi i nawet nie wiem, czy nie masz obaw w kontekście tego meczu z FC Kopenhagą, jak to jest teraz... Raczej umówmy się poza boiskiem rzeczy i na boisku to są troszkę inne sprawy. Słyszałem, że tam są jakieś pretensje czy jakieś narzekanie odnośnie mojej celebracji po bramce. No, ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że każda bramka mnie cieszy i byłoby nienaturalnym, gdybym się nie cieszył z bramki, która daje mi radość, tak? Także jak najbardziej się z niej ucieszyłem. Dałem jakby prowadzenie swojej drużynie, także też trzeba podejść do tego z drugiej strony, wykonywałem swój zawód. Druga sprawa, gdzieś tam wiadomo, tej nieszczęsnej ręki, no ale to była stuprocentowa przypadkowa sytuacja. No ale kto cię zna, też wie, że nie odżegnujesz i nie tworzysz jakiejś sztucznej dyplomacji, tylko już takim jesteś człowiekiem, naturalnie, no, ręka akurat nie była celowym zagraniem, było to ferworze walki, gdzieś tam sędzia nie uznał. Myślę, że gdybym, nie wiem, zareagował inaczej, to mógłbym mieć bardzo duży problem, także było to spontaniczne i od tego już nie ucieknę. Celebracji gdzieś tam po szalonej bramce się nie wstydzę i nie mam powodów, bo gdzieś tam każda bramka sprawia mi radość i każda celebracja jest jakby równie spontaniczna. Jak teraz wracasz, bo wiadomo, że te powroty występowały w różnych momentach historii Piasta i też jest to też zupełnie inna drużyna. Jakie ty masz teraz odczucia? Znaczy, umówmy się, za każdym razem jak wracam do Piasta, to jest co najmniej poziom wyżej. Tak jak po pierwszym razie wracałem, no to był zupełnie inny zespół. Dzisiaj wracam już po chyba 7 latach, tak, za granicą. To Piast jest w ogóle na innym poziomie niż w momencie, gdy odchodziłem, także gdzieś tam w ostatnich latach napisał fajną historię, także naprawdę jestem szczęśliwy, że wracam do klubu dużo większego niż go opuszczałem. W takim razie, jakie oczekiwania ty przychodzisz? Oczekiwania mam bardzo duże wobec siebie i mam nadzieję, że pomogę Piastowi zrobić bardzo dużo przez najbliższy okres. No to teraz jeszcze dam ci taką wolną wypowiedź. Przywitaj się po raz trzeci z kibicami. Witam wszystkich sympatyków Piasta. Już na stałe wróciłem tutaj. Mam nadzieję, że to będzie okres bardzo owocny.